Witam serdecznie, z tej strony Filip Zawłocki, a dzisiaj sobie porozmawiamy o narzędziach, które zoptymalizują lub zwiększą Twoją sprzedaż na Allegro. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim, po co korzystać z narzędzi? No, warto korzystać z narzędzi po to, żeby zaoszczędzić czas, zwiększyć skuteczność, zoptymalizować pewne procesy i zautomatyzować pewne procesy, które pozwolą Ci po prostu uniknąć takich kosztów alternatywnych, jak czas pracy pracownika, czy po prostu rzeczy związane z obsługą, czy płatnością za usługi. No i generalnie o tych narzędziach sobie porozmawiamy. Generalnie linki do wszystkich narzędzi załączam w opisie i to są linki afiliacyjne, czyli jeżeli tam się zarejestrujecie i po prostu wykupicie daną usługę, to będę miał z tego prowizję. Więc jeżeli chcecie się dołożyć do twórczości kanału, no to zachęcam do korzystania z tych linków, za co będę bardzo wdzięczny. No i przejdźmy do pierwszego narzędzia, którym jest TradeWatch. TradeWatch to bardzo, w mojej opinii, zapomniany portal, bo on kiedyś pełnił funkcję taką, jak teraz pełni Allegro Analytics, natomiast dalej on funkcjonuje i dalej po prostu może Wam fajnie w tym pomóc. Jakie funkcjonalności między innymi ma TradeWatch? Ma takie funkcjonalności, że oblicza Wam procent kosztów w stosunku do przychodu, rozszczególnia wszystkie koszty związane z opłatami dodatkowymi, na przykład DPD, ile procent w stosunku do przychodu lub ile procent kosztów zawierają Allegro ADS-y, ile płacicie za sprzedaż oferty wyróżnionej i czy warto po prostu tą pozycję zoptymalizować. Oprócz tego pokazuję Wam trendy, trendy aukcji, które już macie, tak? Czyli jak się rozwijają, czy po prostu rośnie na te aukcje zapotrzebowanie i czy warto je wrzucić na przykład na marketing, czyli na Allegro ADS. No i też pozwoli Wam ocenić, ile procent prowizji z każdego tego produktu płacicie. Bo na przykład może być tak, że jakaś oferta zainkasowała tam, nie wiem, 30% prowizji, a Wy o tym do tej pory nie wiedzieliście. Może tak być, naprawdę polecam to sprawdzić, bo może się okazać, że jakaś hurtownia, z której korzystacie, jakiś dostawca, czy po prostu produktyzacja Allegro wrzuciła Wasz produkt w kategorię pozostałe, gdzie podstawową prowizją jest 15%. I TradeWatch potrafi to wychwycić. Kolejną rzeczą z tego TradeWatcha, no to jest na przykład mierzenie konwersji, czyli możecie tam sobie posortować produkty w zależności od jak najwyższej konwersji. I co Wam to daje? Jeżeli produkt ma wysoką konwersję, wrzućcie je na adsy. Powinniście tak mniej więcej budować też strategię na Allegro ADS. A jeżeli ma niską konwersję, no to po prostu to jest dla Was sygnał, że warto popracować nad tą ofertą. Kolejną rzeczą, jaką TradeWatch pokazuje, to jest harmonogram sprzedaży, co Wam bardzo pomoże, bo harmonogram sprzedaży, czyli dni i godziny, w których sprzedajecie, no to może Wam pomóc w tym, żeby dobrze dostosować harmonogram pracy kampanii, swoich działań, czy na przykład zobaczyć, jak możecie jeszcze zoptymalizować czas wysyłki tego samego dnia, aby po prostu zarobić więcej. Bo na przykład, jeśli się okaże, że macie wysyłkę do godziny 13 i o 13 spada Wam sprzedaż, to może jest taka, to może jest dla Was motywacja, żeby po prostu ten czas wysyłki tego samego dnia zwiększyć. I o tym wszystkim powie Wam TradeWatch. Również Wam powie o tym, czy sprzedajecie może dużo w soboty, czy na przykład rano jest dużo zamówień i pod to dostosowujecie na przykład kampanię, o której godzinie w poniedziałek macie najwyższy pik, o której godzinie w niedzielę macie najwyższy pik sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Pozwoli Wam również ocenić, z jakich kategorii po prostu bierze się Wasz główny przychód z podziałem na procent, więc to też pozwoli ocenić, o który rynek jeszcze warto zawalczyć u Was po prostu na sklepie. I możecie też sprawdzić za pomocą TradeWatcha cykle promocji, czyli może się okazać, że na przykład płacicie gdzieś, nie wiem, wyróżnienie na stronie głównej lub po prostu promuje się dalej produkt, który tak naprawdę nie powinien się promować, albo po prostu jest wyróżniony produkt, który ma tendencję taką spadkową i po prostu może warto wyłączyć wtedy to wyróżnienie i troszeczkę zmodyfikować tą ofertę, zmienić tytuł i inaczej poprowadzić po prostu marketing tego produktu. Więc naprawdę polecam TradeWatcha, bo ja z tego korzystam codziennie, kilka razy dziennie. No i możemy przejść sprawnie do drugiego narzędzia. Drugim narzędziem to jest Google Trends. To narzędzie bardzo pozwoli zobaczyć aktualne trendy, czego nie pokazuje na przykład
planer kampanii, bo w Google Trends możemy wpisać jakieś słowo kluczowe, załóżmy wieszak stojący, prawda? I zobaczyć tam, słowa podobne do frazy wieszak stojący, bo na przykład planer kampanii Allegro nam podpowie wieszak stojący ubraniowy, załóżmy, a Google Trends nam podpowie sto jak na ubrania. Czyli troszeczkę zmienia samą treść słów, znaczy zmienia strukturę słów, zachowując tą treść. Czyli dalej chodzi o ten sam produkt, tylko pokazuje, jak inaczej jeszcze ludzie to nazywają. Kolejną sprawą jest jeszcze tam taka tabelka zyskująca popularność. Czyli jeżeli się okaże, że, nie wiem, sprawdzasz produkt, dajmy na to ten wieszak stojący, a zyskujące popularność zaczyna być słowo na przykład wieszak stojący z kółkami, czy tam wieszak stojący na kółkach, bo padł jakiś na przykład marketing IKEA, czy po prostu Leroy Merlin, gdzie ludzie zaczynają tego szukać, no to możesz podpiąć się pod ten trend i być może znajdziesz coś, co zyskuje tą popularność i pod to możesz od razu szybko zareagować. No i tutaj trzecim narzędziem będzie niezbędnik sprzedawcy. Ten niezbędnik sprzedawcy, no pewnie wielu z Was zna to narzędzie, natomiast nie wiem, czy wszyscy wiedzą o możliwościach, jakie to narzędzie daje. Pierwszą sprawą, co zdarzały nam się przypadki dosyć uciążliwe, gdzie na przykład wpada Wam bardzo duża ilość anulowanych zamówień i po prostu ktoś Wam robi na złość. To na przykład takie narzędzie robi to w ten sposób, że jak zamówienie wpadnie i na przykład często Wam się powtarza zamówienie anulowane, no to jeżeli to zamówienie wpadnie, od razu zmienia się status do realizacji, dzięki czemu kupujący już nie będzie mógł anulować tego zamówienia i to troszeczkę zniechęci przed kolejnymi takimi działaniami. Niezbędnik sprzedawcy ma też monitor trafności, który pozwoli Wam ocenić aktualną pozycję w wynikach wyszukiwania. Bo jeżeli na przykład w tej kanwie zobaczycie coś takiego, że nagle pozycja Wam skoczyła do góry, to możecie zdiagnozować w bardzo prosty sposób, czy spadła Wam wtedy jakość sprzedaży, czy może, nie wiem, może się wyłączyło wyróżnienie, albo zdjęliście ofertę ze strefy okazji i ta cena skoczyła mocno do góry i po prostu pokrzyżowało Wam to, tą trafność. I możecie szybko tak reagować i wiedzieć, co w tej chwili należy zastosować, czyli poprawić jakość oferty, w jakikolwiek sposób po prostu dostosować strategię pod to, żeby rozwiązać dany problem. Ten aspekt pozwoli Wam ocenić, czy Wasze wydatki na marketing powinny się już zakończyć czy jeszcze po prostu warto dofinansować ten produkt na potrzeby pozycjonowania się, bo jeżeli na przykład, załóżmy, wrzucacie to na wysokie adsy, ta oferta się jakby pozycjonuje i tak dalej, ale dalej nie może przebić tych 20 pozycji, no to jeszcze to nie jest czas na to, żeby wyłączyć tą ofertę po prostu z takiej promocji, gdyż no, nie będzie takiego efektu, jaki oczekujemy. I to Wam pozwoli na przykład ocenić, czy trzeba coś dopracować w tej ofercie pod kątem algorytmu trafności, może zmienić tytuł, może dodać coś do parametrów, może dodać usługę dodatkową zapakuj na prezent i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu potrafi lepiej Wam dać informację, czy to, co robicie, czy Wasza strategia skutecznie Was pozycjonuje. Kolejnym aspektem w tym niezbędniku sprzedawcy to są globalne zmiany na ofertach, czyli jeżeli na przykład nie wszystkie Wasze miniaturki mają odstęp od krawędzi zdjęcia tam 5 pikseli czy tam 10, prawda? No to taki niezbędnik sprzedawcy może Wam to zrobić w ten sposób, że wszystkie Wasze zdjęcia główne przytnie, zachowując ten biały margines, co dla 10 tysięcy ofert, dla 5 tysięcy ofert ma naprawdę bardzo fajne znaczenie. Możecie też masowo zmieniać sygnaturę. Jeżeli na przykład wprowadzacie jakieś zmiany w waszym programie wysyłkowym, magazynowym, co wymaga zmiany sygnatury, no to też w niezbędniku sprzedawcy możecie to zrobić. Kolejną rzeczą możecie uzupełniać masowo kody EAN, modyfikować kody EAN i tak dalej, ale tutaj szczególną uwagę moją przykuło na przykład masowa zmiana sekcji, czyli macie frazę taką i chcecie we wszystkich aukcjach zamienić tą frazę na frazę inną, no to w niezbędniku sprzedawcy możecie to zrobić. Dodatkowo możecie do każdej aukcji na samą górę na przykład dać tytuł oferty po to, żeby po prostu ta oferta się lepiej pozycjonowała. I co też jest bardzo fajne, a czasami bywa uciążliwe, co u wielu sprzedawców jest taki
za przeproszeniem, burdel, jeśli chodzi o tagi ofertowe, że one są po prostu no, często powielone, często nie zawierają w tym żadnego znaczenia, no i po prostu jest taki nieporządek, no to taki niezbędnik sprzedawcy może Wam te tagi pousuwać. Kolejnym tutaj narzędziem, bardzo przydatnym i zachęcam do regularnego korzystania, to jest Allegro Analytics. Allegro Analytics, co może on zrobić? Może on dać Wam informację o rynku, czy spadek sprzedaży jest spowodowany na przykład tym, że jakaś oferta weszła z bardzo niską ceną i wszystkie zamówienia tam poszły, czy na przykład dany trend w kategorii maleje, jak to wygląda na rynku, pozwala ocenić na przykład dane zeszłoroczne, co wtedy wygrywało, jak można się przygotować do danego trendu, generalnie zobaczyć harmonogram sprzedaży w Twojej kategorii, gdzie warto dysponować środki, a gdzie po prostu warto te środki, ten budżet na kampanię zmniejszać. Także Allegro Analytics to jest taka nowa wersja TradeWatcha. Ja oczywiście wolałem tego starego TradeWatcha, no ale jeżeli Allegro się tak uparło, żeby kupować abonament profesjonalny, no to trzeba z nim pracować. Allegro Analytics pozwoli Wam również lepiej dostosować tytuł aukcji, bo na przykład możecie tam sobie zaznaczyć, że sprzedaż według słów w tytule i zaznaczając daną kategorię lub wpisując po prostu Waszą frazę określającą Wasz produkt, to możecie zobaczyć, jakie słowa generują największą sprzedaż. No i na przykład często się tam okaże, że jeżeli macie klamkę do drzwi, no to najbardziej sprzedająca się fraza to będzie na przykład do, później klamka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy to troszeczkę zredagować, żeby zobaczyć, żeby się zainspirować, pod jakim słowem jest ta sprzedaż wysoka, bo wysoki popyt na dane słowo kluczowe, w sensie duża ilość wyszukiwań, niekoniecznie za każdym razem ma swoje odzwierciedlenie w sprzedaży. No i oczywiście za pomocą tego narzędzia możecie również śledzić Waszą konkurencję za pomocą tego, że jeżeli chcecie zobaczyć sprzedaż danego sprzedawcy, no to możecie to przefiltrować w zależności od tego, od lokalizacji danej kategorii i na przykład jeśli sprzedawca znajduje się w Pszczonowie, no to możecie zaznaczyć tam lokalizację Pszczonów i macie dość duże prawdopodobieństwo, że właśnie widzicie sprzedaż tego sprzedawcy w tej kategorii lub tego produktu. Kolejnym tutaj narzędziem będzie Ale Asystent, o którym wiele razy mówiłem, ale może warto przypomnieć. Ale Asystent pozwoli Wam automatycznie dodawać zestawy na podstawie komentarzy, które wystawiają klienci do Waszego sklepu. Czyli jeżeli jakiś zestaw się powiela, w sensie często występuje, często bywa tak, że klienci często biorą te dwa produkty w zestawie, Ale Asystent szuka takich produktów, daje Wam propozycje zestawów i takie propozycje zestawów możecie dwoma, trzema kliknięciami po prostu już zaimplementować i dodać do Allegro. No i z naszej perspektywy, no to po prostu jest tak, że generalnie zawsze o te 10, 15, nawet 20% może zwiększyć się sprzedaż. No i jeszcze takim fajnym tutaj narzędziem jest statystyki info. Co daje statystyki info? Jeżeli wydarzy się na Allegro jakaś anomalia, czy chcemy sprawdzić strategię cenową danego konkurenta, możemy tą ofertę przeskanować na zasadzie takiej, jak ta cena się zmieniała w zależności od czasu. I to nam pozwoli ocenić, czy na przykład taki sprzedawca, który jest, nie wiem, jakimś potentatem na rynku Allegro, jak on ustala swoją politykę cenową, czyli kiedy zmniejsza cenę, kiedy tą cenę zwiększa, kiedy spodziewa się wyższego popytu, jak to ma się z ilością transakcji danego dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są kolejne takie dane, które ułatwiają Wam po prostu sprzedaż na Allegro pod takim kątem, że macie więcej informacji i możecie lepiej dostosować swoją strategię. No i jeszcze jest AleMonitor, alemonitor.pl. No i ten AleMonitor, co on w zasadzie daje? Daje Wam na przykład to, że jeżeli, nie wiem, jakiś Wasz autoresponder dał ciała i posypała Wam się statystyka średni czas odpowiedzi na wiadomości klientów i tak dalej, no to taki AleMonitor może Wam dostarczyć czegoś takiego jak zadawacz pytań, czyli będzie Wam zadawał pytania, które poprawią Wam po prostu ten wskaźnik w jakości sprzedaży do momentu, aż po prostu nie naprawicie problemu z
waszym autoresponderem. To jest oczywiście również autoresponder, tak jak Ale Asystent. No, także te pozycje w jakości sprzedaży możecie również za pomocą tego poprawić. Dobrze, to w zasadzie większość albo jakaś lwia część narzędzi, które mogę wam tutaj zaprezentować. Mam nadzieję, że z wielu inspiracji jesteście w stanie skorzystać i ułatwić sobie sprzedaż, zwiększyć wyniki na Allegro, no i generalnie, że nie zmarnowaliście czasu na ten materiał. Z mojej strony dziękuję za oglądanie, zapraszam was do zadawania pytań w komentarzach, lajkowania tego filmu, zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, dołączania do naszej grupy Allegro na sterydach, w której po prostu rozszerzamy tę wiedzę, o której teraz tutaj mówię. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w przyszłych filmach.